Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Runes of Magic. Tak jest. Spora przerwa była u mnie w graniu w Runes of Magic, bo miałem sporo odcinków nagranych do przodu i teraz sobie po prostu będę musiał przypomnieć co i jak. Czy przypomnieć, po prostu popatrzę co gdzie trzeba zrobić i będziemy się tym zajmowali. Na pewno do gniazda jeszcze nie będziemy. Na razie robimy tutaj cliff. Generalnie Jastrzębia tutaj całość, w sensie te obozy karzaków i tak dalej. I tu widzę też misję mamy do oddania, w sensie tutaj jakąś mamy do zrobienia, a tu gdzieś była do oddania. O, według minimapy tutaj pójdziemy sobie. Robotnica Myrmexów. Dobra, tak jak mówiłem, do Myrmexów na razie się nie wybieramy. O, jest. Komendant drugiego oddziału. Niech bogowie cię błogosławią. Drugi oddział piechoty znajduje się w północno-wschodniej części kanionu. Patrz pod nogi, bo możesz spaść z urwiska albo nadziać się na kolec skorpiona. A tak, oto mały podarunek od naszego oddziału. Muszę cię ponownie ostrzec. To zadanie jest bardzo niebezpieczne. Przed podjęciem się tego zadania sugeruję odwiedziny obsydianowej twierdzy i uzupełnienie zapasów. No dobrze. Myślę, że raczej zapasy mam, więc się zaraz za to zabierzemy. Przybyło wsparcie. Nie stój jak kołek, żołnierzu. Przygotuj się do walki, migiem. Te skorpiony chyba oszalały. Niedługo przypuszczą kolejny atak. Musimy utrzymać pozycję. Aha, okej, to już kojarzę. Tutaj chyba zaraz skorpiony przybędą i będziemy... O, właśnie tak. No. I po skorpionach. Że tak powiem. Jakoś specjalnie trudne to nie było. Ale to tylko dlatego, bo mamy sprzęt jaki mamy. Normalnie to by tak lekko nie było, z tego co pamiętam, gdybyśmy używali tych zwykłych, tego zwykłego ekwipunku, który kiedyś tutaj po prostu tylko się używał. Dziękuję, ale pamiętaj, że to miejsce ciągle jest niebezpieczne. Lepiej zachowaj ostrożność. Czym prędzej wyrusz na drugą linię frontu we wschodniej części kanionu. To niedaleko. Mam nadzieję, że nie jest za późno. No to oczywiście pójdzie na sprzedaż, więc bierzemy klucze. No i kolejną misję dostajemy. Jeszcze 11 misji, jak dobrze widzę, i będzie kolejny level. No i pięknie. Chwilowo zlikwidowaliśmy niebezpieczeństwo w okolicy, więc wróć proszę na drugą linię obrony i pomóż żołnierzowi z posterunku na Ideimu. Okej, gdzie to jest? Tu na minimapie tego nie widać. Prezent Julii. Dobra, na pewno tu są jakieś misje do zrobienia z tego co widzę. Tutaj te kolorowe. W sumie tak. Klejnot czerwonej łzy. Okej. A tu mamy... Odzyskanie, zdobycie z obsydianowej twierdzy. Widzę, że go nie mam, więc chyba jednak do obsydianowej będzie trzeba pójść. Dowiedz się, kto z burzowego wzgórza ukradli z obsydianowej twierdzy i odzyskaj go. Aha. Czyli nie, do obsydianowi nie trzeba iść, po prostu to jest tam. Dobra, my polecimy tam z tymi misjami. Tutaj sobie wyłączę te, które są mi niepotrzebne. Stepy ze Scylii, mistrzyczny ołtarz. Wielki dół? Wielki dół. Gdzie ten wielki dół jest?
To jest gdzieś tu. Levelowo by się mniej więcej zgadzało. Test środka znieczulającego. Paskowyż poległych. Dobra, to na razie sobie włączę. Kalturok też, bo to jest tutaj. Obsydianowa twierdza. Labirynt Istra, to na razie. Nie, i jezioro Osul. Jezioro Osul też możemy, bo to jest tutaj, nie? Z tego co kojarzę przy Kalinie. Nie, czy nie? Już nie pamiętam wszystkiego, no ale dobra. Studnia życzeń Warana, 10 level. Gdzie tu taka misja jest, bo nie widzę. A, bo nie przesunąłem co. A, tutaj. Pyk. To też włączamy, bo to na klifie jest. Prezent Julii pod podrapany kryształ. Dobra, mam chyba wszystkie misje, które tutaj gdzieś są dostępne, włączone w sensie na podglądzie. A w którym kierunku my jesteśmy ustawieni? To zawsze mi tak ciężko, jak w tym miejscu się stanie, to potem ciężko się zorientować, w którą stronę jest obsydianowa, gdzie jest, a tam jest, tu jest zejście do klifu. I na drugą stronę. Tak? Czy nie? Tak, tu można zejść w dół. I tam potem wyjść, dokładnie tak. Ok, wszystko już mniej więcej wiem. Dalej nie kojarzę tutaj z tymi misjami. Dobra, zaczniemy tak. O ruiny kaplicy. Zbadaj kaplicę Kalina na dnie jeziora Osul w poszukiwaniu magicznego zwoju. Dobra, to zrobimy, bo jesteśmy dosyć blisko, bo tak jak już mówię, zejdziemy w dół, to już jesteśmy praktycznie na Kalinie. Tylko tu trzeba uważać, bo to troszeczkę życiałem z tego. Ops. No. No właśnie tak. Nie mamy latającego Molta, więc on jak do wody się wejdzie, no, po prostu znika. Teraz do lutomatika wrzucimy coś, nieco się nie zbierało. O, właśnie. Muszę się przyzwyczaić do klawiszy tutaj znowu, bo tutaj na pasek zadań z killami działa od 1 do 0 tak naprawdę. Co prawda używamy głównie od 1 do 7. Przeważnie tam 8-9 się rzadko ciska. Znowu w innych grach skille są na Q, E, R i to troszeczkę trzeba się przyzwyczajać zawsze, jak raz się gra w jedną grę, raz w drugą. Tutaj jesteśmy. O, wszystkie przeżyły, serio? Już ich nie ma. Magiczna kawa. Co to jest ta porwana partytura? Rzemieślnik muzycznego festiwalu Puli. Aha.
czyli nowy festiwal się rozpoczął i nowe rzeczy się zbiera. Dobra, wszystko jasne. A ja mam znaleźć jeziorze. Szata złotnikowy i magiczny zwój. Gdzieś. Zaraz zobaczymy, jeśli coś takiego znajdziemy. Czy to gdzieś tu, czy w samym jeziorze będzie? Ono z filmu. Tutaj misje dla nas, ale to pewnie będzie związane z samą filmą. Leci do Kaliny. Dobra, gdzie będzie szata? Szatę też znajdę tu, czy że trzeba wejść do Kaliny, bo nie jestem pewien. Nie pamiętam, czy już wchodziłem tą postacią do Kaliny. Sprawdzić, jak tam z naszymi skillami, czy da się coś tam zdziałać. Ale podejrzewam, że z zwykłymi mobkami jakoś sobie damy radę, z bossami będzie problem. Dlatego tutaj dalej gdzieś tam się nie wybieram, ale chcę wejść, zobaczyć, czy tu gdzieś nie ma tej szaty, ale chyba nie. Chociaż kto wie, zaraz spróbujemy tę żabę tutaj ubić. No dobra, to nie jest. Znaczy w sumie zabiłem. Ale to jest jedna, nie? One tutaj chodzą w większych grupach, więc może być ciężej. No wielkiej tragedii nie ma. Da się przeżyć. Generalnie to chodzi mi o to, że tutaj stoją ci z Orchidonów chyba też. Możliwe, że to od nich troszkę potrzeba, dlatego tam się przedostać naprzód i zobaczyć, czy to jest na pewno to. Bo nie wiem, na ile ta moja burza je zabije, a jak szybko one mnie zabiją. No, nawet sporo biją, więc znaczy, gdyby taka grupa żab się zebrała, to jest w stanie szybko mnie pokonać, myślę. Znaczy tak, nie do końca szybko, ale na tyle szybko, że nie opłacałoby mi się tutaj zaczynać jakiegoś pojedynku. Chociaż z drugiej strony, patrząc na to, zdążyłbym się leczyć, więc w sumie też by nie było tragedii. Wychodzimy, bo już wiem to, co chciałem wiedzieć. Czyli jednak to nie tutaj, jeżeli chodzi o szatę z Urchidonu. Znaczy też tak się dziwiłem, że to trzeba byłoby wejść.
Więc i tak nie, trzeba tutaj jej gdzieś poszukać. Albo gdzieś tu w ruinach. To mi się wydaje najbardziej prawdopodobne. Może tutaj jak wyjdziemy na górę, będzie ten jakby przygląda misję jak level nam wpadnie bliżej. Czyli że gdzieś tutaj ją będzie. Proszę to zrefidowo tylko. Ładnie. W sumie może na mapie będzie podpowiedź. Zaraz sobie zerknę mapę. My jesteśmy tutaj, tu mamy. Tak jest, tutaj pokazuje, w tym miejscu, więc to musi być gdzieś w tym miejscu. Dobra, jeszcze raz do tej wody wejdziemy pod wejście do Kaliny. Skoro pokazuje, że tutaj gdzieś, no tutaj mamy ewidentnie tylko dokumenty, czy tutaj zwój. Mam szarpa. A, w sumie teraz nie ma pan można patrzeć, przecież tu mamy zwój. Może po minimapie uda mi się znaleźć. Zapomniałem o tym, że jeszcze można na minimapę patrzeć i też mamy tam trochę odpowiedzi. No chyba, że faktycznie trzeba wyjść, ale to... Zbadaj kaplicę Kalina na dnie jeziora osób w poszukiwaniu magicznego zwoju. Zapisanego w starożytnych czasach. Umieść zwój na ołtarzu nad jeziorem. A, widzicie. By zwabić uczniów z Orchidonu. No i wszystko jasne. Trzeba czytać. A potem robić misję. Chodzi o ten ołtarz, nie? Nie, to jest totem, ale... Innego tu nie widzę, więc chyba o to chodzi. Czy jest tu gdzieś jakiś ołtarz? Nie wydaje mi się. Dobra, ważki pozabijam, żeby mi się tutaj nie. Ale nie, ja kojarzę, że z Urchidon mi tutaj wyjdzie, jak właśnie na ten ołtarz się dotknę. Chociaż już chyba robiliśmy jakąś misję z tym ołtarzem. Aha, i tak, to była inna misja i z Urchidon chyba nie przyszedł. A ja się zdziwiłem, ale to dlatego, bo to nie ta misja była. No właśnie, i to jest ta. Umieść magiczny zwój na ołtarzu jeziora. Okej, umieściłem, co? Gdzie ten Urchidon? Rozpocznij walkę. A, są. I nie ma. Dobra, szatę zabieramy i co? A, mi się przyczepiły was. Dobra, i to jest... O kurczę, nie, to już mi się rzeczy zbierało. I tutaj mamy... Gdzie jest ta szata? Tu jest szata. Dobra, będzie trzeba gdzieś to sprzedać. Ale chyba nie będzie opcji takiej, żeby sprzedać cokolwiek. Chociaż nie, może są gdzieś tutaj niedaleko jacyś handlarze w obozie. Dobra, mamy tutaj misję zrobioną, więc to tyle, jeżeli chodzi o tą misję. To pary kasy. W sumie to sobie zobaczę, co tutaj jeszcze trzeba zrobić. Znajdź dostawy towarów kasy odpijanego. Paję go i zanieś je kusie do rąk własnych. Gdzie ja je mam znaleźć? Zaraz sobie to wszystko zobaczę, tylko przebiegnę przez te ważki tutaj do wyjścia na górę, bo chyba już wracać do Podkaliny nie będzie trzeba.
No, biegusiem. Dobra, i tutaj mamy ten też misję do oddania. Ale to za chwileczkę, bo... Czy coś mnie atakuje? Nie, już nie. Dobra, i zanieś je gusie. Najpierw sprawdzimy, gdzie jest ten. Nie da się utworzyć trasy. Śledź może? O, da się śledzić. Dobra, to już jest coś. Jak mogę śledzić BN-a, to już jest dobrze. Czyli tutaj. Aha. I wszystko jasne. Dobra, to na razie sobie odpuścimy, bo na razie pochodzimy tutaj. Dobra, Danny. O nie, znów zapomniałem drugiego śniadania. Właśnie myślałem o tym. Czego zapomniałem dziś robić? Dziękuję za przyniesienie mi tego. Ależ proszę. Żaden problem, mogę jedzie grać z drugim śniadaniem. Bo ktoś czegoś zapomniał. Tak, tak. Dobra, czyli to będziemy robili później. Odzyskanie. List bądź list z obsidianowej twierdzy. Dobra, może... Zabrali żołnierze, tylko gdzie i jacy? Burzowe wzgórza. Ja myślę, że to gdzieś tu będzie do zrobienia. Więc zaraz tutaj pójdziemy. No i tutaj ogarniemy sobie, co się da. O. I myślę, że jakoś z tej misji tu wyjdziemy. Tam po prezentuli potem jest jeszcze badanie Myrmexu, ale to wszystko już jest tam bliżej obsydianowej twierdzy. W sensie chodzi o to, że chciałbym najpierw tutaj ukończyć wszystkie misje po tej stronie kanionu, a potem tam porobić. O ile się tak będzie dało, bo wiecie, no nie zawsze się tak da. W zależności też od tego, na jaki level jaką misję dostaniemy. Właśnie tu mamy misję do zabrania. Szczura leci do mnie, czy nie leci? Nie leci. Żołnierze zabrali... Tak, i tutaj chyba było... Nie, misja z tym listem jest obok. Dobra, no ale weźmiemy sobie też tą, żeby po drodze coś zrobić, nie? No bo bez sensu, żeby tak sobie tutaj było. Zagrożony towar to jest tutaj, widzę, dla nich też. A jest. Aha, i to jest ten odkaz. Dobra. Watken. Na ścieżce prowadzącej do obozu Karzak jest duch imieniem Watken. Był sławnym wojownikiem z Burzowego Wzgórza, dopóki nie zginął na polu bitwy i nie został duchem. On nigdy nie atakuje naszych ludzi, ale Stowarzyszenie Dyplomatów Zakonu Mrocznej Chwały zostało raz zaatakowane. Żeby się upewnić, że nasze stosunki pozostają niezakłócone, musimy sprawić, by... Watken znalazł spokój. Okej. Okay. Czyli zabić ducha po prostu. Tyle gadaniny nad krótkim rozwiązaniem. Po prostu zabić ducha. Czy tam unicestwić ducha? Może tak powinno to brzmieć. Okej. Okay. Tutaj mamy kolegę Joftas. Coś tam. Joftas. Test środka znieczulającego. O, oddamy. Skąd wiesz, że chce mi się pić? Czy to za upał? Co za upał? Daj mi ten napój, proszę. No i pan. A, tu są jeszcze te testy, które dziwne tutaj robiłem, tak? Kolega niestety jest królikiem doświadczalnym. Joftas wstaje i się przeciąga. Cudowny sen. Czuję, że aż rozbiera mnie energia. Wróć do Beni i przekaż jej rezultaty. Okej. Okay. Żaden problem. A Beni była gdzie? Tu jest Watken.
Aha, chyba mam wyłączone, żeby mi się pojawiały misje, nie? Nie, pokaż zakończoną misję też mam włączone. To coś się tu musiało pozmieniać, czy co? Może tak. O, od razu lepiej. To o to mi chodziło. Widzę, że tych misji sporo się pojawiło, więc cieszy mnie to bardzo. Bo chcę właśnie od tych misji tutaj pozaczynać, tutaj to wszystko ogarnąć. Więc jak ogarniemy ten temat, a później polecimy z tymi misjami po drugiej stronie kanału, tak jak mówiłem, więc cieszy mnie to. Może się też pojawiły, bo przynajmniej wiem, gdzie, co i jak. Dobra, gdzie jest ten Wetken? On gdzieś tu miał być, nie? Czy nie? W sumie gdzieś go znajdziemy. A z drugiej strony może się da go śledzić. O i się da, no i pięknie. Okej. Czyli... A nie, nie śledzi. Myślałem, że śledzi. Jeszcze raz. Pokonaj Wetkena, śledź. Nie można, tak? Dobrze, nie można śledzić celu. No trudno. Na ścieżce prowadzącej do obozu Karzak. Dobra. Popatrzmy na mapę. Obóz Karzak. Aha, czyli... A, dobra, jesteśmy blisko. Czyli dobrze myślałem, że w dobrym kierunku szedłem. To jest na tej ścieżce. Tutaj on tutaj gdzieś tam powinien być. Czyli mniej więcej pamiętałem coś nie coś, ale trochę mniej niż więcej z tej misji. Po prostu kojarzyłem mniej więcej rejon, w którym Wetken się pojawia. Wetken, gdzie jesteś? Lękająca dusza. Tam mamy misję do zabrania. No gdzieś tutaj na tej ścieżce powinien być. Dobra, no zrobimy tak po prostu. Zaczniemy tutaj dalej robić misję. Wetkena gdzieś tutaj po drodze znajdziemy. To jest mumifikowana kobieta. Pozabijamy tutaj te duchy, czy tam co tam jest. Z tego gdzieś tutaj też mamy misję. A co mamy ją zabić? Tyle, bo widzę, że nic z niej nie wypadło. O, klejnot czerwone łzy, to styl jest, okej. Ale nic z nich nie wypada. Czy to będzie taki dosyć monotonna i długa misja pewnie? Skoro nic nie wypada. Czy po prostu miałem na dzień dobry takiego pecha na razie, że nic nie wypadło, a teraz będzie. Dobra, widzę, że mamy jeden klejnot. To może nie będzie takiej tragedii, mamy drugi. Bo już się przestraszyłem, że ta misja będzie długo trwała. To tu widzę Mira. Tutaj też będzie misja, ale to później tam pójdziemy, bo tam z harpiami będziemy misję mieli. Najpierw sobie tutaj chcę ogarnąć tę misję w tej części. Opozycji.
w sensie wszystko, co jest do zrobienia dotąd, w części od tamtego kanionu, czyli tu na tych ścieżkach gdzieś tutaj wszystko jest, tam potem jeszcze jest jeden obóz tutaj dalej, tam też są misje do zrobienia, no i dlatego tutaj sobie na razie chodzę i ogarniam temat. Wiecie, chcę tutaj już na bieżąco z tymi misjami być, więc muszę sobie wszystko tutaj ogarnąć. Z misji, które już mieliśmy wzięte. Joda. Czy tu jest jeda, nie Joda, no ale... Tak jak mówiłem, z tym klejnotami łzy będzie ciężko dopiero trzeci, a już troszeczkę ich tutaj wybiliśmy. Runa łącząca. Pięknie, te runki mogą padać, to się potem sprzeda, będzie jakaś jurka. Spulchniacz jakiś tu przeleciał. Okej, dobra. Żeby ten... Weźmiemy sobie misję. Albo w sumie... Za chwilę weźmiemy sobie misję, bo na ten czas skończył nam się czas właśnie odcinka. Już ponad pół godzinki gramy, więc myślę, że poczytamy sobie misję i zaczniemy ogarniać w następnym odcinku. Także widzimy się w następnym odcinku, dokładnie tutaj po tej stronie części kanionu. I polecimy dalej z tymi misjami tutaj w tych dzikich rejonach barbarzyńców. Karzaków i takich innych tam duchów różnych, przeróżnych i później harpi, chociaż nie wiem, czy to harpi w następnym odcinku już się dorwiemy, ale na pewno w tych rejonach będziemy biegali. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, jak chcecie być na bieżąco z kanałem, tym co tam się dzieje i z filmami. No i co? No i pamiętajcie też kliknąć lajka, bo to jest najprostsza rzecz, którą możecie zrobić, a to jest też ważne dla mnie. Bo każdy lajk to jest jakby podziękowanie od Was dla mnie. No. No i jest jeszcze jedna rzecz, którą możecie zrobić, to jest udostępnianie linku do kanału. Oczywiście nic z tego Wam nie każe robić tak naprawdę, ale fajnie by było, żebyście subskrybowali kanał i dawali lajki. To są tylko dwie rzeczy, które Was nic nie kosztują tak naprawdę. No i udostępnianie linków do filmów też byłoby fajne, więc tak naprawdę trzy rzeczy, które musicie zrobić, żeby pomóc mi na przykład w rozwoju tego kanału, jeżeli chcecie, żeby on się tutaj gdzieś cały czas funkcjonował. Póki co jest dobrze, odcinki wpadają, w sensie filmy codziennie jakiś jeden udaje mi się wrzucić, więc myślę, że nie jest tak źle. Ale mogłoby być lepiej, nie? Mogłoby być lepiej, więc to tylko dzięki Wam może być lepiej. No to sobie musicie też uświadomić. A jeżeli chodzi o mnie, to na dzisiaj tyle. Życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Cześć!